Tak, no to witam Was wszystkich z miejscowości Jasnowice na granicy polsko-czeskiej. Ten potok jest granicą. Słuchajcie, miałem być dzisiaj na Soszowie, ale niestety wyjazd na Soszów okazał się być niemożliwy. Śliska droga uniemożliwiła mi to po prostu. Nie wyjechałem. Dalej, miałem też plan na Trójstyk. Ta sama sytuacja i wolałem się tam nie ciść, więc zjechałem tutaj do Jasnowic. Sprawa jest też taka, że granicy państwowej przekraczać za bardzo nie możemy. Grozi nam to dość poważnymi konsekwencjami. Nie jest co prawda ona zawrzyto, ale do Czech tylko i wyłącznie w celach służbowych. Takie mają przepisy. Dobra, no to idziemy dalej. Tak, no to doszedłem do rzeki Olzy. Bardzo fajnie. Tylko że według mapy powinien tutaj być most. Tego mostu jednak nie ma. Czego żech się akurat spodziewał. Ktoś tutaj przełaził przez ten potok. Ja przez niego przełazić nie mam zamiaru oczywiście. Gdyby to było lato, no to co innego, ale z racji tego, że to jest dzień 6 lutego 2021, niczego takiego robić po prostu nie będę. Fajny teren, ja skuterujemy. Super, nad Olzą. No, dzisiaj taki krótki skitur będzie z racji tego cholernego dojazdu. Nie filmuję go, bo na razie chyba się mi to nie opłaci, bo fajnie się idzie. Tam trochę był ciężki taki jeden odcinek, ale generalnie rzecz biorąc jest fajnie. Było takie podejście trochę, ale szkoda, że ten Soszów nie wypolił. Tam to by znacznie dłużej był. Tak to się muszę trochę cichnąć w ciągu godziny dojść do auta, bo jeszcze trzeba kościoła muszę jechać. Ale jest fajnie. Prawdziwo nie. Tam po drugiej stronie jest droga asfaltowa. Tam była kiedyś rajza. Już parę roków temu. Super, super, super. Tak, ten skitur mam dziś krótki, ale dość intensywny. Zważywszy na to, że musiałem się przedzierać przez jakieś badyle. Trochę je ucioplany, mokry. Śnieg się klei, ja już idę w stronę auta. Ja tam widać ten potok, ja tam szedł. Teraz idę tutaj kajs. Prawdopodobnie tam dojdę do niego, także idę już w stronę auta. Jest fajnie, jest spoko. No tego jeszcze nie grali, żeby ja w czasie ski rajzy słupki naszał. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie słupek Komory Cieszyński 38. Z drugiej strony jest TK, ale trochę takie niewyraźne. Nie będę tam podchodził, ja już tam był oczywiście obejrzeć. Tu jest taka dróżka, a tam jest ten potok, co jest granica państwa i trochę mi to tu nie pasuje. Czy to jest faktycznie TK? Wygląda na kamienny, jest tutaj taki plusik charakterystyczny, czyli granicznik. No, to mamy
Fajna sprawa, słupki w czasie skirajzy, no. Niesamowite. Tak, no to ja już dotarł do auta z powrotem. Tyle śniega zdążyło nasyć mi na auto. Chyba raczej jutro będę musiał jechać do kościoła. Zawsze jeżdża w sobotę, ale nie wyrobia się, już jest pół czwartej, więc no nie ma takich szans. Ale to nic. W końcu w niedziela się chodzi, nie? Dobra. Fajna sprawa. Trochę krótko, ale to przez ten cholerny dojazd nie dało się wyjechać na Soszów z takiego względu. Tam był lód niesamowity i po prostu no nie było lipy, żeby tam wyjechać. Może jutro się uda. A może jutro w końcu w Ligocie śnieg spadnie, bo jak widzicie, tutaj dość fest sypie. Mam nadzieję, że i w Ligocie też napadzę. To będzie w Ligocie skitur. No. Dobra, no to... No tak, tak jakże godą. Tutaj u nas mamy zupełnie inaczej. Drogi suche. Nic nie padze. Nie ma śladu, żeby tu jakikolwiek śnieg kaj padał. A tam ślisko jak diobli w górach. No i pokonał mnie Soszów. I próbowała mnie pokonać też Kubalonka. Tam niestety było bardzo ślisko, wręcz szklonka. A tutaj mamy po prostu jesień. Jak widać. Jedynie mam śnieg na aucie i no troszkę tam jest no, na masce. Pamiętajcie, że auta trzeba odśnieżać. Grozi też niebezpieczeństwem, jak nie będziecie odśnieżali. Także no, dwa zupełnie odmienne światy. Już jest prawie piąto wieczór. Ja bym sobie tak życzył, żeby jednak ten śnieg napadł też u nas. To bych jutro nie musiał jechać na ski rajza do gór. Na ski tour rajza. Ale jest też pewno dobra informacja. Mam nadzieję, że się sprawdzi. 12 lutego otwierają stoki. Także prawdopodobnie wrócimy na ski rajzy zjazdowe, te normalne. I oczywiście w reżimie sanitarnym. Mam nadzieję, że tym razem rząd nas w balona nie zrobi. Chociaż oni to uwielbiają robić, nie? Przez ostatni rok. Tak, no to jak widzicie, no tu nie ma nawet śladu jakichkolwiek śnieżyc, niczego. Zupełnie inny świat. Tam padł taki zamarzający, mokry śnieg. I przez to jest taka lodowica na drogach, że każde wzniesienie to jest po prostu porażka, żeby go pokonać. A tutaj sucho, druga, tak by nic nie padało. No niestety, jest godzina 17, więc nic już dzisiaj nie zdziałamy. Mam nadzieję, że jutro się uda i coś tam zrobią na tym Soszowie, bo możliwe, że się tam udą jutro, a jak nie, to może równica, na pewno już nie tak daleko jak dzisiaj. Chyba. Z tego co czuję, to tutaj wieje. Też fest. A w górach nie wiało. Dobra, no to trzymajcie się, do zaś.